Click Meetingu. Dajcie znać, czy nas słychać, czy nas widać. To trochę, Gabrysia, ty pracujesz w przedszkolu, to oczywiście nie masz tych doświadczeń co ja, bo ja też tak zaczynam, jak uczę języka angielskiego. Dzień dobry, czy mnie słychać? Dajcie znać, tak? Jak wchodzą, dzień dobry, to jeszcze jest, ale później zaczyna się mniej więcej tak, że jak ja chcę spuścić jakieś audio, a wszyscy, którzy pracują na Teamsach, wiedzą, że na przykład właśnie audio na Teamsach jest tak, że raz działa, raz nie działa. I trzeba później często resetować, to jest właśnie tak, czy słychać i widać, tak? Albo czy jak puszczają jakieś filmiki, oni dopiero mi potwierdzają, tak, słychać. No to jak słychać, ja zawsze pauzuję po tej minucie i jak słychać, to możemy wreszcie słuchać. Bo często jest tak, że wiesz, jak zaczynamy na początku jest słychać, poprowadzę lekcję, po 20 minutach chcę puścić kolejne nagranie i już na przykład nie słychać. I wtedy niestety muszę resetować. Więc to takie uroki edukacji zdalnej, tak? Ale wiem, wiemy już, że nas słychać. Czy widziałeś ten mem, czy widzieliście Państwo ten mem, który jest, nauczyciel wraca już po zdalnej edukacji, no i klasa oczywiście rozgardia, że on używa argumentu cisza jak na zdalnej edukacji, że to jest nowa forma uspokojenia. O, to jest dobry, nie widziałem. No, ja zawsze... a to jak znajdę, to prześlę, udostępnię w grupie. Koniecznie. Jak zawsze powtarzam, tak, ja pracuję, Gabrysia pracuje w przedszkolu, ja pracuję w szkole podstawowej, uczę klasy od 2 do 8, więc mam teraz takie fajne przeskoki między tymi klasami, drugą, trzecią, a klasą siódmą, ósmą, bo akurat mam takie roczniki i naprawdę, słuchajcie, w ósmych klasach powtarzam im w kółko, tak, słuchajcie, jakbym chciał pracować w radiu, czym się zatrudnił w radiu? A ja chcę pracować z młodzieżą, chcę was słyszeć, bo ja bym nawet chciał ich zobaczyć, słuchajcie. Nie wiem jak inni, ale sądzę, że wielu nauczycieli jednak woli mówić do kogoś, kto tam po tej drugiej stronie jest, tak, prawda? Niestety w ósmej klasie jest to mało osiągalne, w mojej wychowawczej klasie, jak mi się uda, żeby włączyć przez chwilę kamerki, ale to jest dosłownie, naprawdę, słuchajcie, pokażcie się, czy jesteście cali, tak, czy nie zjadł was dinozaur i tak, pyk, to jest tak. Uwaga, ja to tak chwilę zademonstruję. Ja się wyłączę. Pyk. Jestem. Mnie nie ma, tak więc tak to wygląda. Jest dinozaur i mogę się Dokładnie. Słuchajcie, ale czasami jest tak, bo i koleżanki piszą, że na przykład ktoś właśnie w toalecie przesiaduje, myje zęby i tak dalej. To akurat podziw, że to przywiązanie do lekcji takie jest. Albo takie po prostu, jest, no właśnie. Albo pani ma zasadę, słuchaj, bo pani też przyznam się, stosuje czasami, że jak kogoś wywołuję, ja wywołuję dwukrotnie. Jak mi nie odpowiada, to znaczy sobie gdzieś polas. Po prostu, a wiecie jak jest i nie ma się co im dziwić. Gabriela, ósma rano, ósma klasa, przecież to są stworzenia nocne, które chodzą spać po północy. Ty myślisz, że oni po ósmej rano będą chętni do uczenia, a są szkoły, w których lekcje zaczynają się po siódmej. I tak jak koleżanka mi powiedziała, jej syn ma 3 razy w tygodniu Polski o godzinie 7 chyba tam 20. Matko Boska, o 7:20. I tu trzeba myśleć, tak, więc no wiesz nie ma, co, ale nie ma to zależy, tymi... bo ja na przykład jestem tym typem, że chodzę spać, jak mam dużo pracy, o 20:00 po to, żeby się obudzić, uwaga, o 3:00 albo o 4:00 nad ranem i wtedy mi się najlepiej pracuje. I jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi, to ja się też tak przygotowywałam do lekcji w podstawówce czy w liceum. Po prostu zupełnie nie rozumiałam tych osób, które właśnie siedzą po nocach. Ja na 7:10 to bym była gotowa już od 2 godzin. No, więc troszeczkę prywatnie tak jak moja żona jesteś, bo ona też woli wstać wcześniej rano, ja znowu jednak pracuję najlepiej w nocy i tak jak dzisiaj po webinarze ja będę jeszcze kończył prezentację o bezpieczeństwie na prelekcję i posiedzę sobie i dla mnie mój mózg pracuje w ogóle godzina 21, tak jak teraz jestem w szczycie formy, tak, a rano 7 to nie, bez kawy to do mnie nie podchodzi. No dobra, słuchajcie, ale idąc do rzeczy, bo to się rozgadaliśmy, realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o programy multimedialne, czyli taki typowy TIK zgodny z podstawą programową. Dobrze to rozumiem? Ja chyba chciałam powiedzieć, że to jest chyba najdłuższy temat w ogóle mojego szkolenia, webinaru, który do tej pory powstał, ale nie potrafiłam tego ująć inaczej w słowa, a ja już tak mogę pomału przechodzić do rzeczy. A dlaczego pokusiłam się o taką organizację? Ano dlatego, że
Dobra, i tutaj zrobię trzy kropki, jeszcze tylko powiem, że właśnie na co dzień pracuję w przedszkolu, tak jak mnie Sylwester już przedstawił. I dlatego pozwalam sobie mówić o przedszkolu i dlatego pozwalam sobie powrócić do podstawy programowej, która wcale już nie jest nową podstawą programową. I dość długo już pracujemy z tym dokumentem, ale wydaje mi się, przynajmniej na moim przykładzie będę mówić na podstawie swojego doświadczenia, że im dłużej się pracuje na jakimś dokumencie, tym częściej powinno się z powrotem do niego zaglądać, tylko i wyłącznie dlatego, żeby sobie cały czas przypominać, co takiego tak naprawdę nas obowiązuje, a może są rzeczy, które robimy z tak zwanego przyzwyczajenia, bo tak się zawsze robiło i tak dalej, i tak dalej. Ja mam do Was tylko taką prośbę, żebyście korzystali z czatu i zadawali pytania, ponieważ będzie też taki moment, i w ogóle byli aktywni na tym czacie, bo będzie taki moment, w którym będę Was też prosiła o Wasze sugestie, także bądźcie blisko komputera, nie tak jak te dzieci podczas edukacji zdalnej, które tylko mają w tle. Ja tylko dodam, Gabrysiu, tak, ponieważ moderujemy zarówno na Facebooku, jak i na ClickMeetingu, więc na ClickMeetingu Gabrysia będzie widziała, a ja z Facebooka będę przeklejał co najwyżej tu na czat jeszcze ClickMeetingowy, ewentualnie mówił, tak więc śmiało nasi słuchacze oglądający też na Facebooku zadawajcie pytania. Mam dwie główne transmisje na profilu Fundacji Inspiruję oraz na profilu partnera technologicznego, czyli mentor systemu audiowizualnego. I jeszcze wtrącę szybciutko tylko. To nagranie będzie dostępne, a certyfikat będzie do niego link na końcu szkolenia. I ja jestem z Wami na czacie tu cały czas. Dobra, super, to dziękujemy bardzo. To ja z powrotem wracam do mojej myśli. No więc właśnie, postanowiłam wrócić do podstawy programowej troszeczkę pod innym kątem, natomiast do tego dokumentu, który niewiele się zmienił, właściwie w ogóle się nie zmienił, a zmieniły się bardzo okoliczności, no wiadomo, przez ostatni rok naszej pracy. I chociaż przedszkola się całkiem nieźle mają, niektóre tylko tak chwilowo gdzieś tam są zamykane, to mimo wszystko zmieniło się już nasze doświadczenie i dlatego postanowiłam połączyć realizację podstawy programowej z wybranymi programami multimedialnymi. O tych programach za chwilkę, natomiast jeszcze jeden powód dlaczego tak się zadziało. Mianowicie jestem nauczycielem, mam przyjemność prowadzić przedszkole, w którym nie pracujemy w oparciu o żadne pakiety. Jesteśmy tak zwani bezpodręcznikowymi nauczycielami. Oczywiście niesie to za sobą pewien, no, utrudnienie to nie, ale rzeczywiście dużo więcej dokumentacji, dużo więcej, że nawet nie tyle dokumentacji, co przygotowania, dużo więcej dokumentacji gromadzenia, bo ja tak sobie tym kołem segregatorów zwizualizowałam te nasze dzieciaczki, bo wiadomo, że jak mamy te pakiety czy podręczniki, to tam już są zebrane te rzeczy, natomiast my zbieramy właśnie w takich oto segregatorach czy innych teczkach. I tym bardziej nauczyciele, którzy pracują bez pakietów, realizując podstawę, realizując program, częściej zaglądają do tych naszych dokumentów źródłowych właśnie po to, żeby się nie pogubić, po to, żeby mieć cały czas rękę na pulsie i po to, żeby mieć pewność, że to, co robimy, robimy dobrze. Równocześnie chciałam Wam przypomnieć, o tym też już nieraz, nawet tutaj miałam przyjemność wspominać, o tym, że realizujemy również kompetencje kluczowe. Więc to jest kolejny dokument, zalecenia Rady Europy, które nas obowiązuje jako nauczycieli nie tylko wychowania przedszkolnego, no ale ja głównie dzisiaj tutaj w tym obszarze będę się poruszać i będę mówić. W związku z czym zastanawiałam się,
jak to zrobić, żeby móc dzieciom właśnie pokazywać tą, przede wszystkim realizować kompetencję cyfrową, czyli pokazywać te wszystkie dobrodziejstwa, które niesie ze sobą świat cyfrowy, no a równocześnie nie robić czegoś takiego przeskakiwania z tematu na temat, tylko żeby to wszystko było ze sobą spójne i tak, żebym ja czuła taki spokój sumienia, że ta podstawa programowa jest realizowana, że wszystko, co robię, robię dobrze, że nikt mi niczego nie zarzuci, że, no, że to właśnie ma tak zwane ręce i nogi, czyli ta, czyli jest wszystko w porządku. No i słuchajcie, no właśnie, czy da się realizować podstawę programową w oparciu o programy multimedialne? Przede wszystkim, czy tylko w oparciu o programy multimedialne, to od razu powiem, że nie. I to nie dlatego, że nie da się, chociaż byłoby rzeczywiście ciężko, trudno, nie tylko w oparciu o programy multimedialne, dlatego że jak wiecie albo nie wiecie, to wam powiem, ja jestem freblowskim nauczycielem, więc tutaj jest kolejna, można by uznać, że kolizja, ale wręcz przeciwnie, freblowski nauczyciel, pedagogika freblowska z nurtu nowego wychowania. O tym mogłabym dużo, natomiast edukacja przede wszystkim przez działanie oparta na relacji, dużo zabawy z drewnianymi klockami i tak dalej, i tak dalej. I nagle tutaj te multimedia, no więc właśnie, znalezienie odpowiednich programów, które by dzieci stymulowały, motywowały i zachęcały do tego, żeby dalszy dzień, dalsze zajęcia, dalsze zabawy, to co dzieje się na dywanie, było w oparciu o te treści, które dzieci poznały w programie multimedialnym. Za chwilkę, myślę, będzie to dla was bardziej czytelne, jak wam pokażę i zdradzę te programy, w oparciu o których dzisiaj chciałam porozmawiać. Natomiast zobaczcie, o wiele łatwiej byłoby nam przystąpić właśnie do tej pracy i o wiele łatwiej będzie nam przystąpić do pracy, jeżeli sobie uświadomimy takie, i tutaj właśnie chcę zwrócić uwagę na tą naszą podstawę programową troszkę pod innym kątem. No to dobra, to słuchajcie, zaczynamy. A więc tak, celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. W efekcie tego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Ja oczywiście nie będę tutaj przepracowywać całej podstawy programowej, bo jestem przekonana, że ten dokument każdy nauczyciel zna, jak nie na pamięć, to bardzo dobrze, natomiast chciałam zwrócić uwagę na niektóre zapisy właśnie pod kątem tego naszego dzisiejszego tematu, pod kątem tych naszych programów multimedialnych. No więc zobaczcie jeszcze raz. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, to wszystko jest oczywiste. W efekcie tego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. I tutaj jest wszystko w porządku i jakby to rozumiemy, natomiast chciałam się zwrócić do nauczycieli wychowania przedszkolnego przede wszystkim. Mianowicie, drodzy nauczyciele, chciałam wam powiedzieć, że dzieci w pierwszej klasie już od 1 września, czyli jak wy oddajecie tak zwanych zerówkowiczów w czerwcu, są 2 miesiące wakacji, to 1 września nie, bo jest rozpoczęcie roku, ale 2 września te dzieciaki otrzymują plan lekcji, a w tym planie lekcji jest między innymi taki przedmiot jak informatyka. Na tej informatyce dzieci siadają do komputera i pani zaczyna z nimi po prostu rozmawiać jak swój ze swoim, czyli włączacie komputery, tudzież laptopy i tak dalej. Wejdźcie sobie w taki program. Wiadomo, że pani
krok po kroku tłumaczy, to oczywiście, ale zwróćcie uwagę też na to, że my nie możemy zbyt dużej też bariery w przedszkolu budować między właśnie tym, co było w zerówce, a tą pierwszą klasą. Dlatego chociażby już w tym pierwszym momencie istotne jest, żebyśmy zapraszali dzieci do pracy z tymi programami multimedialnymi, zapraszali dzieci, jak nie mamy, bo rzadkością są pracownie komputerowe w przedszkolach, to są zazwyczaj oddziały przedszkolne w szkole podstawowej, gdzie nauczyciele mogą korzystać jako urozmaicenie. I jak rozmawiam z, bo już miałam przyjemność przed pandemią prowadzenia kilku podobnych szkoleń na żywo, więc rzeczywiście po takiej refleksji udawało się, że nauczyciele szli do takiej pracowni z dziećmi zerówkowymi, właśnie po to, żeby im później było łatwiej w tej pracowni się odnaleźć przy pracy z komputerem, bo jak dziecko otrzymuje w domu możliwość gry na laptopie, to nie znaczy, że potrafi otworzyć Worda, tudzież Painta albo inne proste programy i się w nich obsługiwać. Więc nie zapominajmy także o tym, że właśnie w każdym aspekcie, jesteśmy zobowiązani do przygotowania dziecka do tego, żeby podjęło naukę w pierwszym etapie edukacji. To jest już na samym początku tego dokumentu, że tak to ujmę, tego dokumentu zapisane. To jest pierwsze, co jest dla nas bardzo istotne i właśnie z tego powodu zdecydowałam się na takie podejście do tematu, żeby Wam pokazać, że jednak jest też istotne, żeby móc wykorzystując za pomocą tych programów multimedialnych, realizować podstawę programową, nie tylko kompetencje cyfrowe, ale także realizacja założeń głównego celu podstawy programowej. Oczywiście wszyscy dobrze wiemy, że mamy cztery obszary rozwoju dziecka. Zaczynamy od fizycznego obszaru rozwoju dziecka. Oczywiście nie zachęcam, jeszcze raz o tym powtórzę i będę powtarzać, nie zachęcam do tego, tak, nie zachęcam, wręcz odradzam, żeby realizować podstawę programową tylko w oparciu o programy multimedialne, a już na pewno nie tylko w oparciu o, jeżeli chcemy realizować fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dzieci oczywiście w tym właściwie na każdym etapie rozwoju potrzebują, mają potrzebę ruchu, więc my tą potrzebę jesteśmy zobligowani, żeby ją zaspokajać i absolutnie to nie jest tak, że ja zachęcam, żeby pokazać dzieciakom właśnie tą prostą zabawę i mamy z głowy realizację fizycznego obszaru rozwoju dziecka? Nie, ale jest to niesamowite urozmaicenie i bardzo duża ciekawostka, że jesteśmy w stanie połączyć multimedia z ruchem. Co nam dodatkowo pokazuje dzieciakom, że zobacz, jesteś w stanie naprawdę wiele cennych rzeczy znaleźć w internecie, nie ogranicza się to tylko do gier, jest w stanie uczyć się, a nawet bawić właśnie zaspokajając potrzebę ruchu. Może Wam pokażę, poczekajcie sekundeczkę, może Wam pokażę w tym momencie, tylko sobie tutaj udostępnię ekran, już to robię, tylko chciałam sobie tak to zrobić, żebym ja miała podgląd do Waszych komentarzy. O, teraz mi się uda. Mogła pokazać, żebym Wam mogła pokazać, o co mi chodzi z tym ruchem.
Powiedzcie mi tylko, czy widzicie teraz matematykę bez reszty pierwsze kroki, żółtofioletowa grafika. Okej, super. Ja głównie będę się skupiać na programach, które są do edukacji przedszkolnej najbardziej trafione, co więcej, najbardziej trafione do pracy z grupą dzieci. Natomiast dodatkowo jeszcze jest jeden dość duży walor, w zasadzie bardzo mocny argument, który mnie też przekonał, mianowicie dostęp do tych programów mają również rodzice, w związku z czym, jeżeli by się okazało, że nie daj Boże, lądujecie na chwilowej edukacji, to macie wszystko tutaj gotowe, ale nie tylko, bo pamiętajcie, że bardzo fajnie wywiązujemy się z obowiązku współpracy z rodzicami, który w tym momencie jest bardzo okrojony przez to, że nie mamy możliwości spotykania się z nimi tak, jakbyśmy chcieli, w związku z czym wykorzystując właśnie to, że możemy zaprosić rodziców do zabawy, za chwilę Wam pokażę, jakie tutaj są możliwości, jesteśmy w stanie także tą współpracę z rodzicami, utrzymywanie z nimi jakiś chociaż odrobinę relacji, czy pokazywania po prostu, że jesteśmy nauczycielami, którzy z tą technologią są za pan brat. I słuchajcie, już wam pokazuję przykładową właśnie zabawę ruchową. Myślę, że nie. Spróbujemy jeszcze raz. Czy udało się, czy usłyszeliście polecenie? Okej. Raczej Gabrysia było takie dość nieczytelne, więc... Dość nieczytelne. Tak, bo to jest takie, jak przy udostępnianiu ekranu zawsze ten głos niestety jest zniekształcany, szczególnie z programu. Dobra. Okej. To dziękuję za informację. To nic. Spróbujemy w takim razie, włączę wam tą zabawę. Okej, myślę, że na ten moment wystarczy. Mniej więcej zauważyliście, że jest tutaj ruch i jestem przekonana, że te osoby, które na co dzień pracują z dziećmi w przedszkolu, mają świadomość tego, jak wielką to radość im przynosi. Oczywiście mamy tych kombinacji wiele. Każdy moduł ma swoją zabawę z rytmem. Natomiast jak zauważyliście, w pewnym momencie przemieniłam tutaj jednym kliknięciem ikonkę na język angielski, w związku z czym wszystkie polecenia i cały program jest w tym momencie anglojęzyczny. No, myślę, że nie do końca pewnie czytelnie usłyszeliście to, ale to nic, dlatego że możecie sobie, macie podgląd, więc możecie mi wierzyć na słowo. Natomiast tutaj chodzi głównie o to, żeby się dzieci osłuchały z językiem, w związku z czym włączam im polecenie i po polsku, i po angielsku, jakby nie komentując, tylko na takiej zasadzie, żeby po prostu się z tym językiem osłuchały. A tutaj jest wersja również tej zabawy ruchowej z podziałem na
tutaj są śmieszne sytuacje, dlatego że dzieci troszeczkę się denerwują, że dlaczego ty zrobiłeś inaczej, jak miałeś zrobić inaczej. Kolega mówi, że ja miałem do niebieskiej chmurki robić, a nie do zielonej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to bardzo duże urozmaicenie dla dzieciaków. Jest naprawdę radość i wręcz, jeżeli tak to można powiedzieć, to utrudnieniem jest to, że dzieci nie chcą przerywać tej zabawy. Ja się tylko z powrotem myślę, że jestem tak lepiej słyszana. Więc krótko, natomiast jeżeli chodzi o ten fizyczny obszar rozwoju dziecka, natomiast zobaczcie, jest mnóstwo pomysłów. Ja zresztą na podstawie matematyki bez reszty, to jest to, co przed chwilą pokazywałam, ale mamy też metodę projektu, te dwa programy multimedialne. Na podstawie matematyki bez reszty napisałam innowacje i w oparciu o tą innowację my tam też mamy, słuchajcie, inne ikonki związane z ruchem i jakby ta zabawa inspiruje nas do tego, żeby później wspólnie na dywanie, którego nie mamy, czyli w kole już poza naszym programem, bawić się i śmiać mi się chce, bo pojawiają się hasła, żeby zrobić to tak, jak w programie, prawda? Pobawmy się w tą zabawę, że ja pokazuję różnego rodzaju ikonki, które dzieci mają robić do rytmu. Przechodzimy do kolejnego emocjonalnego obszaru rozwoju dziecka. No i tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o wykorzystanie programów, no to jest przede wszystkim hartowanie emocji i tutaj wszelkiego rodzaju quizy, które się pojawiają, to one służą ku temu, ale bezpośrednio jest dla mnie ten obszar powiązany z obszarem społecznym, jakby zazębiają się te obszary ze sobą, ze społecznym obszarem rozwoju dziecka, bo znowu jestem wielką przeciwniczką realizowania społecznego obszaru rozwoju dziecka za pomocą programów multimedialnych, żebym była dobrze zrozumiana. Natomiast jeżeli ja zastanawiam się, bo mam programy multimedialne i chcę z nimi pracować i zastanawiam się, czy nie jest to gdzieś tam czas stracony, to odpowiadam nie, pod warunkiem, że oczywiście wykorzystujesz później inne zabawy, inne ćwiczenia do doskonalenia tych pozostałych umiejętności w ramach tych obszarów. Dlaczego? No zobaczcie, chociażby tutaj znalazłam zdjęcia, które ukazują współpracę dzieci przy komputerze i bardzo dobrze, słuchajcie, że w pracowniach nie ma dla każdego dziecka komputera czy laptopa. Dobrze by było, właśnie jakby wręcz jest to, tak się śmieję, wskazane, żeby dzieci się uczyły właśnie współpracować, współdziałać, komunikować ze sobą, bo zwykła praca na dywanie pokazuje, że praca w grupach, że nie jest to łatwa sprawa, a co dopiero, jeżeli przychodzi do współpracy z komputerem, gdzie bardzo często, i tutaj znowu tak będę przeskakiwać między tymi slajdami, bo jak mówiłam, to jest dla mnie ze sobą bardzo powiązane, gdzie bardzo często dzieci przeżywają różnego rodzaju frustracje i irytacje, zresztą dorośli też. Dlaczego? Ano dlatego, że komputer działa bardzo zero-jedynkowo, tudzież inne programy, i one nas nie słuchają, w tym sensie, że jeżeli na przykład przychodzi smutny przedszkolak do grupy, robi zadanie, to jak my widzimy jako nauczyciele, że jesteśmy smutni, to że przedszkolak jest smutny, to może go nie zapytamy, albo inaczej do niego podchodzimy. Jak dziecko robi quiz, to robi quiz, zrobi dobrze albo źle. Więc tutaj jest to hartowanie tych emocji, podejście takie
jakby przyzwyczajanie się do tego, że tutaj pracujemy z komputerem, jednak z maszyną, która, no umówmy się, to w ogóle nie jest empatyczna. I to jest dla dziecka troszeczkę takie zderzenie się z innym światem. Myślę, że nauczyciele przedszkola rozumieją, o czym mówię, dlatego że często dzieci tak reagują, że one się buntują na to, że no ale proszę pani, ale dlaczego tak jest, ale dlaczego się nie udaje. Zresztą tak mówię o tych dzieciach, a myślę, że my też niejednokrotnie się denerwujemy, że jak to ten Excel nie wie, co ja chcę zrobić, przecież mu mówię, a on mnie nie słyszy. Więc to jest właśnie również takie podejście do jakby strona, od której realizujemy te obszary, korzystając z programów multimedialnych podczas naszych zajęć. Myślę, że niejednokrotnie jeszcze w temacie, o przepraszam Was, bo ja nie zauważyłam, w ogóle miałam nieprzewinięty czat, a Wy tutaj pytacie, ja już sobie wracam w ogóle do Waszych pytań, nie wiem czemu nie widziałam ich. Agnieszka pytała, czy ta strona jest płatna, założenie konta. Tak, i myślę, że tutaj na samym końcu Sylwester jeszcze kilka słów powie w kwestii matematyki bez reszty i metody projektów. Natomiast są też wersje demo, także można sobie wejść eduexpert.eu. Nie macie ogólnodostępnych komputerów ani internetu, wszystko we własnym zakresie, czyli własny sprzęt i własny internet. No właśnie, to są rzeczy, które, to znaczy zawsze jest mocny argument, prawda, bo możemy prosić dyrektora, możemy prosić Radę Rodziców o zakup jakiegoś sprzętu, zresztą była też akcja i tutaj znowu Sylwester, ale to myślę, że na końcu poprosimy Sylwestra o podpowiedzenie, bo są jakieś takie różne programy, gdzie można poprosić i testować niektóre sprzęty multimedialne za darmo. Natomiast w ciągu dnia jest płacz, bo wszyscy chcą skorzystać i raczej pospieszają kolegów. Cena. No rzeczywiście, bo tutaj Emilia pisze, że była kiedyś na szkoleniu matematyki bez reszty, program jest fantastyczny, tylko ta cena. No rzeczywiście, natomiast biorąc pod uwagę, że jednak jest to dostęp praktycznie bez limitu, no zresztą nie mi bronić tą cenę, natomiast powiem tak, ja jedyne co, czym jestem zachwycona, to tym, że podczas edukacji zdalnej świetnie się po prostu sprawdza, bo jesteśmy, jakby rodzice też mają swoje konta. Natomiast wracam do społecznego obszaru rozwoju dziecka i tutaj słuchajcie, jak widzicie, jeszcze raz wracam do tego tematu, chcemy dzieci uczyć zachowywania się odpowiedniego z tym sprzętem elektronicznym, chcemy dzieci uczyć odpowiedniej współpracy, rozmowy, dogadywania się, więc zachęcam Was do tego. A tak sobie pomyślałam, bo piszecie tutaj o tym, że macie na przykład jednego laptopa, natomiast ja to tak zupełnie spontanicznie, bo nie o tym miało być, ale aż sama spróbuję, czy to udałoby się zrobić, bo ja mam laptop dotykowy i mamy rzutnik, więc u mnie dzieci działają dotykowo, a wszyscy widzą na rzutniku, też sobie radzimy troszeczkę inaczej niż inni. Natomiast do czego zmierzam? Jak jest jeden laptop, bo ja bardzo dużo pracuję w podgrupach i stacyjnie, to zastanawiam się, stacje mniej więcej, dzisiaj mieliśmy stacje, w których w każdej stacji dzieci były tylko 5 minut, więc to jest akurat taki czas w sam raz. Może można by było zrobić jedną stację właśnie z laptopem i to jest do przemyślenia i wtedy da się wykorzystać tak, że na przykład czworo dzieci jest przy laptopie przez te 10 minut, no chociażby tyle.
to jest do przemyślenia, ale zawsze jakieś rozwiązanie. No i słuchajcie, zostaje nam ostatni, poznawczy obszar rozwoju dziecka. I tutaj chciałam przejść z wami, zatrzymać się troszeczkę dłużej przy tych programach, pokazać wam troszkę więcej, a to dlatego, żebyście, ja tutaj mam właśnie napisane wersja demo, żebym o niej po prostu sobie nie zapominała, bo ja, czekajcie sekundeczkę, bo znowu sobie tutaj tak przeklikałam, teraz powinnam mieć tak jak chcę i mam, okej. Bo wszystko po to, żebym widziała, jeżeli będą się pojawiać wasze komentarze. Tak jest, ja oczywiście tutaj jestem zalogowana, ale teraz się wyloguję. Da mi się wylogować? Już mi się program tutaj... I słuchajcie, jeżeli jesteśmy na EduExpert.eu, to możemy sobie wejść w wersję demo programów. I to już jest też, o, tutaj możecie sobie wybrać programy i wejść sobie w wersję demo. I to już jest dość duża zabawa dla dzieci. Natomiast tak, matematyka bez reszty jest skonstruowana w następujący sposób. Okej. O, tutaj chciałam. Mamy moduł podróże, pasje, zakupy. Każdy z tych modułów jest podzielony na wiedzę, interakcje i ćwiczenia. Wiedza jest znowu podzielona na jakby poszczególne tematy i w każdym z tych tematów jest filmik edukacyjny. I na przykład... Czas na wycieczkę i ja kliknęłam języki świata. Od wielu tysięcy lat w każdym zakątku świata ludzie przekazują sobie informacje za pomocą gminy, cyfr i znaków obrazków. Między innymi posługiwali się starożytnymi Egipcjanami, Grzecy, Rzymianami, czy nawet różnymi myślami. A zaraz prawie wszyscy wykorzystywali wysokie rozwijające. Ja już tutaj nie będę, bo tych filmików jest oczywiście. Chciałam pokazać tak mniej więcej, na czym, jaki mają zamysł, że są to naprawdę filmiki edukacyjne. Zresztą czas trwania, tam 2,5 minuty, to jest naprawdę w sam raz, żeby skupić uwagę. I jeszcze jest jedna rzecz dla mnie istotna, mianowicie nie wiem, czy słyszycie ten taki kojący, spokojny głos, czyli jakby nie ma tego przebodźcowania, które gdzieś tam często się pojawia. No i więc mamy tutaj kilka tych podtematów, do tego mamy też interakcje. Jest ten rytm, który wam przed chwilą pokazywałam, jest dodatkowo bajka, tutaj mamy akurat kaczkę, dziwaczkę Jana Brzechwy, jest quiz, czy na obrazku są liczby, tak, nie, oczywiście mamy tutaj odczytywanie w języku polskim, angielskim, no i różnego rodzaju pytania, ale również pojawiają się ćwiczenia i tutaj znowu w zależności od tego, w jakim wieku mamy dzieci, no to możemy sobie dobrać
ćwiczenia do, no właśnie, do możliwości naszych dzieciaków. I dokładnie na tej samej zasadzie są wszystkie moduły skonstruowane, czyli jest wiedza, interakcje, ćwiczenia, mamy bajkę, quiz i te rytmy, no i tutaj mamy znowu różnego rodzaju zadania dla dzieci. Tego typu zadania, przynajmniej u mnie, odbywają się zawsze z liczmanami, mianowicie jak gruszka to 6, to przygotowujemy sobie 6, drugie 6 śliwka przeliczamy i później znowu w drugą stronę, żebyśmy mogli wpisać wynik. Mogłoby się to wydawać trudne, natomiast jest to przede wszystkim bardzo edukacyjne, jest to troszeczkę inny styl, w związku z czym jakby jest to coś, do czego jakby też musimy się i my przyzwyczaić. Natomiast jest również drugi program, metoda projektów edukacji przedszkolnej i tutaj mamy 4 podtematy, wchodzę sobie w rodzinę, znowu mamy filmiki, aktywne popołudnie, rodzinne spacery, gry i zabawy, no i znowu dokładnie na tej samej zasadzie, jakby analogicznie mamy interakcje, krzyżówka, tutaj mamy stricte język angielski. I dopasowywanie, wybierz przedmioty, dzięki którym wykonasz daną czynność, pranie i tak dalej, i tak dalej. No i ćwiczenia, emocje, wybierz, kto wyraża podane emocje, smutek, Brawo, udało Ci się poprawnie rozpoznać emocje, dasz radę w kolejnych rundach, następna runda. Bardzo mi się podoba to osobiście, że jeżeli komuś się nie uda, to są bardzo pozytywne komentarze, o tak. Nie jest to tylko na zasadzie jakiegoś brzęczka, który aż w uszy boli, tylko jakby jest pod takim kątem właśnie tych hartowania emocji, dość dla dzieci takie no, do przejścia. Temat moda, znowu filmy, historia mody, materiały, ubrania, teatr i mamy tutaj, poradnik aktora, ćwiczenia dykcyjne, teatr od kuchni. Może ja tak przeskoczę. I słuchajcie, powiem wam tak. Zaczęłam doceniać te filmiki. Słaby dźwięk, wiem, przepraszam najmocniej, natomiast ja i tak wypinam słuchawki po to, żeby było lepiej słychać z komputera. No niestety przy udostępnianiu ekranu z dźwiękiem jest tak kiepskawo. Natomiast chodziło mi tylko o to, żebyście zobaczyły, że jakby jest to też namiastka, żebyście zobaczyli, przepraszam, jest to też namiastka tak jakby spotkania z tą osobą. My teraz obecnie nie mamy możliwości zapraszania do nas, do placówek aktorów, tudzież innych osób związanych z różnymi zawodami, natomiast tutaj są filmiki, które nam umożliwiają, no i oczywiście chodzi też tutaj o tą kompatybilność z tymi wszystkimi wcześniej poruszanymi tematami. No i teraz tak jakbyśmy mieli sobie te wszystkie punkty z poznawczego obszaru rozwoju dziecka wymieniać, wyczytywać. Ja się chciałam tutaj z wami w loterię pobawić, ale widzę, że zostało ostatnie 15 minut, to trochę
to trochę, trochę średnio mam na to czas. Natomiast gdybyśmy się chcieli tutaj w taką loterię pobawić albo po kolei właśnie omawiać, to naprawdę, jeżeli chodzi o ten poznawczy rozwój, to jesteśmy tak naprawdę totalnie, realizujemy wszystko tak, jak powinniśmy realizować. Co ciekawe jeszcze, dla mnie, dla nauczyciela bezpodręcznikowego, to jest pakiet, ja tutaj już jestem zalogowana, to jest pakiet, który mam w postaci scenariuszy, zabaw, zajęć i przeróżnych kart. Mam tutaj, czekajcie, bo sobie nie, karty przygód, zakupy, pasje i karty przygód podróże. To są karty związane tematycznie z tymi naszymi modułami, które są w programie. Bardzo korzystne jest również to, że mamy w opcji koloru i oraz czarno-białe, wiadomo. No i dokładnie to samo dzieje się przy metodzie projektów pierwsze kroki. Mamy też różnego rodzaju scenariusze i karty pracy, które mogą nam urozmaicić, jakby wzbogacić te nasze zajęcia. I teraz jeszcze raz sobie wrócę tutaj. I teraz bardzo by mi zależało na tym, żeby być dobrze zrozumianą, mianowicie nie chcę absolutnie wyciągać wniosku takiego, że programem multimedialnym jestem w stanie, że tylko programem multimedialnym jestem w stanie realizować podstawę programową w przedszkolu, zresztą na każdym innym etapie. Jeżeli o to chodzi, to mówię nie, ale w drugą stronę, czy działając, czy urozmaicając zajęcia, wprowadzając odpowiednie programy multimedialne, realizuje podstawę programową? Tak. Mam nadzieję, że tutaj jest to przełożenie jasne i na tyle czytelne i zrozumiałe. Poza tym, słuchajcie, chciałam jeszcze, bo tak przechodząc przez tą podstawę programową, dochodzimy do warunków i sposobów realizacji. I punkt szósty. Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu. Do tej pory zupełnie inaczej rozumiałam, znaczy do tej pory, słuchajcie, już niedługo rok minie, ale jeszcze rok temu zupełnie inaczej rozumiałam ten punkt niż obecnie. Naszym zadaniem, realizując podstawę programową, jest również dostosowanie, jakby pokazywanie dziecku, jak wygląda nasza rzeczywistość. Jest dynamicznie, szybko zmieniające się otoczenie, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu. Dziecko otrzyma pomoc w rozumieniu, jeżeli my będziemy włączać właśnie pracę z multimediami, tak bardzo ogólnie to będę nazywała, bo tu mi nie chodzi o to, czy to będzie laptop, czy macie może jakieś dojście do tych tabletów, czy chociażby ta metoda, ta praca stacyjna. Dziękuję za inspirację, bo naprawdę wykorzystam to, dam znać w grupie, jak poszło, czy to się sprawdziło. Natomiast chodzi o to, żeby pokazywać dzieciom, że no to jest właśnie ta nasza nowa rzeczywistość, bo to jest nasza już taka nie nowa właściwie rzeczywistość, bo i rodzice pracują zupełnie inaczej, jak zupełnie inaczej w ogóle dzieci rozmawiają, bo jak ostatnio się zapytałam chłopca, czy twoja mama siedzi w domu, coś takiego powiedziałam, jakiś taki skrót myślowy, a on mówi nie, ona pracuje z domu. Zobaczcie, jak dzieci dla nas, jak oglądaliśmy Jetsonów, to była totalna abstrakcja, że można pracować z domu przy komputerze, a teraz to jest ich rzeczywistość, oni to zupełnie rozumieją. I my też pokażmy im,
że to jest bezpieczne miejsce i może być naprawdę edukacyjne. 10. punkt, przygotowanie do posługiwania się językiem nowożytnym powinno być włączone w różne działania, bo tutaj mało, ja też dla siebie robię takie niektóre przypominajki, wiedziałam, że o tym angielskim zapomnę powiedzieć tyle, ile bym chciała. Ja anglistą nie jestem, natomiast wiem, jakie to daje mi duże ułatwienie. Mam język angielski bardzo, bardzo poprawny w mowie i piśmie, natomiast bardzo dużym ułatwieniem dla mnie jest to, że mogę dać dzieciom do odsłuchania to, co nagrał lektor i nie muszę się obawiać o to, czy jest to na pewno poprawne gramatycznie, czy nie ma żadnego, czy na pewno odpowiednio to mówię. Co więcej, jeżeli będę mieć pracę stacyjną, to jestem w stanie zrobić, jakby zostawić dzieci z tym i one sobie same będą mogły decydować o tym, czy słuchają w języku angielskim, czy w języku polskim. Więc zobaczcie, to jest naprawdę takie pokazywanie to, czego my często mówimy, że nam najbardziej brakuje takiej śmiałości, prawda? Zasób słownictwa mamy. Tutaj potrafimy taką suchą, że tak to nazwę, konwersację ułożyć bez problemu, natomiast jak przychodzi do takiego swobodnego wypowiadania się w języku obcym, to pojawia się jakaś taka bariera emocjonalna. W tym momencie właśnie chodzi o to, żeby tym dzieciakom pokazywać, że to jest zupełnie normalna rzecz. I oby im było, powiedzmy, obojętne, czy jest to język polski, czy angielski, żeby sobie mogli na zmianę odsłuchiwać tych poleceń. I na sam koniec, bo a zawsze lubię kończyć jakimiś takimi sentencjami, aby zerwać z nawykiem, wyrób w sobie inny, który go wymarzę. I tak słuchajcie, idąc za tą myślą Twaina, no właśnie te nowe nawyki, które w sobie wyrabiamy, czy tak naprawdę tego chcemy, czy nie, to przede wszystkim powinniśmy się kierować takim zamysłem dla dobra dzieci. Dla dobra dzieci, żeby oni potrafili się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, w ichniejszym świecie. Ja absolutnie tutaj nie komentuję, czy ona jest gorsza, czy lepsza. Ona po prostu taka jest i ja się z nią zgadzam, bo nie mam za bardzo na to wpływu, dlatego robię wszystko, żeby dzieci pod moimi skrzydłami czuły się jak najlepiej w tym świecie, żeby one rozumiały, żeby one potrafiły obcować, ale także właśnie to bezpieczeństwo daje im jakby takie pokazywanie, że nie ma tabu, to jest może za duże słowo, ale nie ma takich rzeczy, na które ja im nie pozwalam, tylko wszystko jest dla ludzi, prawda? Co więcej, jakby wskazane jest też to, żeby pokazywać rodzicom i ten program jest pod tym kątem dla mnie też wybawieniem, że mogę pokazywać rodzicom, zobaczcie, drodzy rodzice, chcecie dzieciom pozwolić na grę na laptopie, bardzo proszę, ale włączcie im albo jeden, albo drugi program, dostęp do tego, być może nawet wersję demo, jeżeli nie ma możliwości zakupu. Ja kiedyś się pokusiłam, bo tak jak Wam już mówiłam, pisząc tą innowację, jak robiłam szkolenie, to pokusiłam się o takie przeliczenie i wyszło tak naprawdę kilkanaście złotych od dziecka, jeżeli kupujemy, jeżeli bylibyście zdecydowani, no i jest jeszcze, pamiętajcie o tym, że jest jeszcze ten dostęp dla rodziców. To wyrabianie nowych nawyków to jest chyba podsumowanie naszego ostatniego roku, który miał miejsce już niedługo, bo już za dwa tygodnie minie rok. To były cały czas te właśnie nowe nawyki, które wyrabialiśmy i zrywaliśmy z tymi starymi.
Słuchajcie, życzę Wam, chyba że macie jeszcze jakieś pytania. Nie wiem, czy są jakieś, czy ja znowu coś sobie tutaj nie zauważyłam, czy macie jeszcze jakieś pytania o zaświadczenie. To zaraz się Sylwester tutaj zaraz włączy. Słuchajcie, nie ma... Padło pytanie o zaświadczenie. Tak, jestem. Zaświadczenie już wstawiam na czat do pobrania. Tak. Nie ma, słuchajcie, ja nie czuję się absolutnie kompetentna, żeby powiedzieć, że jakiś program się nie sprawdzi w przedszkolu. Dlatego, że to jest jak z każdym praktycznie narzędziem. Jedna osoba wprowadzi coś do przedszkola i to totalnie jej, jak ja to mówię, nie siądzie i nie będzie, nie tylko to dotyczy przedszkola, to ogólnie edukacji dotyczy, i nie będzie potrafiła odpowiednio przekazać tego dzieciom. Natomiast jeżeli jest program, który Wam odpowiada, jeżeli jest jakaś aplikacja, która Wam odpowiada, myśmy też ostatnio dużo na ten temat mówili podczas innych spotkań, jak najbardziej. Nie tylko chodziło o to, żeby Wam pokazać, że da się, i nie jest to tak naprawdę nic trudnego, da się realizować podstawę programową, wręcz powinniśmy, nie bójmy się tych multimediów i pamiętajmy, że te programy, wszystkie programy multimedialne, różnego rodzaju aplikacje są stworzone po to, żeby je pokazywać dzieciom, a nie żeby ograniczało się spotkanie dzieci z komputerem do włączenia filmiku na YouTubie. Są oczywiście tam też treści edukacyjne, niektóre, oczywiście, że tak, ale umówmy się, że zazwyczaj to wygląda tak, że włączamy jakąś bajkę dla zabicia czasu, a to zupełnie nie o to chodzi. Czy mógłbyś jeszcze, Sylwester, przypomnieć, bo ja to tak rzuciłam jednym hasłem, ale kiedyś coś mi też wspominałeś o tym, że jest możliwość zarejestrowania się, żeby testować, i teraz nie pamiętam, coś magicznego. Tak, już, to tak. Jeżeli słuchajcie, to jakby czekałem na zielone światło, żebym mógł teraz ja pogadać, więc słuchajcie, jeżeli chodzi o sprzęt w przedszkolach, znaczy ja, tak jak wspominałem wcześniej, na co dzień pracuję w klasach 1-8 w szkole podstawowej, aczkolwiek teraz w ogóle jest sporo przedszkoli, zostało wchłonięte w tak zwane zespoły placówek oświatowych, tak więc jesteście ci, którzy mają szczęście lub nieszczęście, bo to zależy, jak na to patrzymy, mają w zespole szkołę podstawową, która ma troszeczkę więcej możliwości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie wszelakiego rodzaju, słuchajcie, świadczeń, tak to nazwijmy. Była aktywna tablica, z której można było doposażać na przykład szkoły, po prostu placówki, i wtedy tak naprawdę dyrektor decydował, gdzie dana tablica trafi, tak, multimedialna, bo to był moment na tablice multimedialne. Teraz przy okazji zdalnej edukacji placówki dostały komputery, które są częściowo jest tak, że są komputery na wypożyczeniu na przykład dla dzieci, które edukują się zdalnie, które później zostaną, tak? Jak skończymy z zdalną edukacją, te laptopy wracają do szkoły. Wtedy na przykład może jeżeli dyrektor przeniesie do drugiego dyrektora, czy do wicedyrektora, do placówki, można zrobić takie przeniesienie sprzętu. To jest kolejna możliwość, jeżeli chodzi o sprzęt. Pracownie, które... 750 szkół dostał pracownie, słuchajcie, komputerowe, ale teraz z programu ministerialnego, a teraz widzę, już nawet dzisiaj rozmawiałem z jedną z dziewczyn, już w dyspozycji, w rozdaniu są tablety, które też można będzie pozyskać. Znaczy, tu akurat nie wiem, co kieruje NASK-iem i Ministerstwem Cyfryzacji przy wyborze danej placówki, ale też te tablety teraz właśnie trafiają do szkoły. Natomiast słuchajcie, można jeszcze sobie wypożyczyć coś. Co prawda wypożyczyć monitor nie jest tak prosto, bo jednak monitory nie są zbyt dobrymi sprzętami do przewożenia i udostępniania, ale słuchajcie, nic straconego. Możecie próbować na przykład pozyskać pieniądze, robiąc lekcje dla władz lokalnych. Ja na przykład tak zebrałem fundusze na to, żeby między innymi kupić coś, co Wam za chwilę wkleję. Jest to, słuchajcie, podłoga interaktywna, Spartor, którego ja osobiście używam.
również jak tam, gdzie nie mam monitora, tak, podróżując po klasie, i używam tego smartfona, słuchajcie, również troszeczkę jako takiego wyświetlacza i tablicy. Nie mówcie, tylko ja tego głośno nie powiedziałem, a można wyjść do systemu po prostu i włączyć sobie na przykład coś innego. Zacząłeś mówić szeptem i przybliżyłeś mikrofon. Tak, bo ja tak specjalnie, żebyście słyszeli, bo ja szeptem mówię, tam, ja wiem, nikt nie ogląda, słuchajcie, więc w tej chwili tak można robić, natomiast słuchajcie, możecie sobie taką podłogę wypożyczyć do przedszkola i to jest też fajna rzecz, bo słuchajcie, na 2 tygodnie dostajecie całkowicie bezkosztowo, oni przysyłają, wy to rozpakowujecie, montujecie na takim statywiku, bawicie się i za 2 tygodnie trzeba tylko to spakować, oni to zabierają wszystko na ich koszt. I na przykład warto sobie zaplanować sobie na przykład taką lekcję pokazową na ten drugi tydzień, zaprosić kogoś z lokalnych władz i naprawdę, słuchajcie, w taki sposób, robiąc takie zajęcia, można właśnie pozyskiwać chociażby pieniądze na doposażenie. Albo odpowiednio obfotografować, nagrać filmiki, zrobić prezentację, bo teraz to nie wiem, czy jest tak, czy dałoby się tak władzę zaprosić na lekcję pokazową do przedszkola przez te wszystkie pandemiczne sytuacje, ale jak to się mówi, dla chcącego nic trudnego, jest tyle możliwości. Gabrysia, jak się władza nie boi, właśnie widziałem, że zarówno u mnie w mieście prezydent, jak i starosta byli odwiedzić jakiegoś 100-letniego pana, który obchodził urodziny, więc w DPS-ie notabene. Więc jeżeli władza była w stanie pójść do DPS-u, to co oni do przedszkola? Nie pójdą. Ja tylko chciałam powiedzieć, jakby ktoś tak, że dla chcącego nic trudnego, wiedziałam, że Sylwester wam podpowie, bo naprawdę warto korzystać, a od czegoś trzeba zacząć. O tak, a jak już się dzieci w tym zakochają, zaczną też męczyć rodziców, to może rada rodziców też jakoś wspomoże, albo się znajdzie jakiś wpływowy rodzic i tak dalej, zawsze jakieś rozwiązanie się znajdzie. Oczywiście, słuchajcie, no na przykład z rady rodziców ostatnio zakupiliśmy też do jednej pracowni właśnie troszeczkę sprzętu, czyli jak mówię, jako nauczyciel, ale także rodzic, bo jestem i nauczycielem, i rodzicem u siebie w szkole i po prostu to takie fundusze zbierane, tak? Tu się 2000 zbierze, tam się zbierze 2000, dołoży Rada Rodziców, co brakuje i tak można uzbierać. Ale przede wszystkim, słuchajcie, nie bójcie się właśnie między innymi wypożyczać sprzętu. Ja chciałem się jeszcze odnieść do tych licencji, słuchajcie. Rzeczywiście te licencje do najtańszych nie należą, ale plusem jest takie to, że jest to licencja na całą placówkę dla wszystkich i jest to licencja jednorazowa. Zwróćcie uwagę, że większość nowoczesnych narzędzi, które prezentujemy też tutaj, w trakcie webinarów, to są narzędzia, które niestety, oprócz tego, że mają jakąś wersję bezpłatną, są narzędziami subskrybowanymi, tak? Czyli co roku musimy ponosić taką opłatę. I tak jak my z Gabysią rozmawialiśmy wcześniej o gotowaniu i takie kukido na Thermomixa, o tak się odniosę, a co tam, kosztuje chyba 140 czy 160 zł. Nie, my nie sprzedajemy Thermomixu, broń Boże, ale wiecie, jak to, ja się śmieję, że o gotowaniu też można porozmawiać i ta płaciła abonament roczny, tak? Czyli jak macie Netflixa wykupionego i płacicie abonament roczny i to jest rozbijane, ten Netflix kosztuje 50 zł, tak? To zobaczcie, to jest w skali roku 600 zł, tak? Tu mamy jeden program 600 zł i służy nam ładne parę lat. Więc rzeczywiście tutaj kwestia jest taka... jednorazowa, myślę, jest taka właśnie dość duża i na początku gdzieś tam przerażająca, natomiast ja właśnie jak to rozbiłam na ilość dzieci, po prostu trzeba wziąć kalkulator do ręki i iść do dyrektora i powiedzieć, że właśnie dzieląc tą kwotę na ilość dzieci, że to wychodzi kilkanaście złotych, to już zupełnie inaczej wygląda. To już wtedy nie jest takie przerażające. No i właśnie biorąc pod uwagę, że nie jest to na rok, tylko na dłużej. Dokładnie. Ej, słuchajcie, a ja chciałem się tak jeszcze przy okazji zapytać a propos tej podstawy programowej, bo tak Gabrysia zaczęła od tego, że patrzymy na tą podstawę programową. Ciekawe, jak często patrzycie na tą podstawę programową. No, przyznawać mi się tutaj na czacie. A tak poważnie, to żartuję. Ja akurat patrzę wtedy, kiedy są zmiany. Ja właśnie piłam akurat. I na zdalnej edukacji, słuchaj, patrzy się na podstawę programową, bo trzeba się sprawozdawać, także czy się realizuje, tak, więc
to jeszcze tak odnosząc się do zdalnej edukacji. Moi drodzy, jeżeli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, zapraszamy Was do grupy Zainspirowani. Tak więc... Przyznają się dziewczyny, to bardzo dobrze. Słuchajcie, bardzo dobrze. Ja będę zapraszał do grupy Zainspirowani, to tam zawsze możecie męczyć, zadawać pytania i będę ja starał się, Gabrysia i inni nasi eksperci, którzy występują na naszych poniedziałkowych webinarach, słuchajcie, udzielać odpowiedzi. Mamy naprawdę dość dużą rozpiętość ekspercką. Gabrysia tu jest naszym ekspertem typowo, że tak powiem, edukacji przedszkolnej. Natomiast idąc tak troszeczkę ogłoszeniami parafialnymi, tak, chciałem trochę zachęcić. Słuchajcie, to, co nas czeka w marcu, być może, jeżeli nie wy, ale macie na przykład kolegów, koleżanki, które pracują i są na przykład polonistkami, czy pracują w szkołach średnich, to będzie o rozszerzonej rzeczywistości na polskim. I to już za tydzień z naszą ekspertką Asią Krzemińską, znaną bliżej jako Zakręcony Belfer. Potem to 8 marca jest, słuchajcie, 8 marca stwierdziłem, że wezmę takiego kolegę Łukasza Gierka i pokażemy, nazwijmy tytuł piosenki zrobiliśmy, Print Me to the Moon, więc będzie, słuchajcie, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o druku 3D. Tak więc Ewa, zapraszamy koniecznie, 20.15, warto dodać do ulubionych także Fundacja Inspirujemy, inspiruje.my, taką nazwę wymyśliliśmy, tam wszystko będzie. Potem słuchajcie, Monika Kapuśniak i Epiórnik Belfra, to jest taka zapowiedź, Monika jest naszą anglistką, która wyszukuje te wszystkie tikowe stronki, gdzie są różne takie ciekawostki, drobne gierki i tym podobne. Potem Monika Piechowicz-Kruk o mocy tutoringu, więc będzie bardzo inspirujące. Czyli jak, słuchajcie, osiągnąć sukces w szkole? A przecież szkoła powinna gwarantować sukces edukacyjny, przynajmniej według ministerstwa. MEIN tak się chyba teraz nazywa, takie ministerstwo. I na koniec dla tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak uczyć robotyki w szkole, ale także w przedszkolu, słuchajcie, to będzie z naszą nową ekspertką i tu ja będę też współprowadzącym, Jolantą Miękus, robotyka na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej. Tak więc słuchajcie, taka rozkładówka. Ja wiem, że tego dużo, nie zapamiętacie, nic nie szkodzi. Śledźcie fundacja inspiruje.my, ewentualnie zaglądajcie do nas na grupę Zainspirowani. Tam będzie wszystko. I zdradzę tylko, że wyjątkowo 8 marca startujemy o 18, tak żeby Łukasz był u siebie w szkole i 8 marca na webinarze, bo to Dzień Kobiet jest, prawda? Kwiatów żywych nie będziemy mieli, aczkolwiek przygotujemy, słuchajcie, prezenty dla pań i będzie konkursik. O, proszę. Tak więc to tak ode mnie na koniec, bo zawsze te ogłoszenia są... To ja chciałam jeszcze bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszy czas. Jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania, to tak jak Sylwester mówił, piszcie w grupie i będziemy odpowiadać, będziemy pomagać i trzymamy kciuki za powodzenie z tymi sprzętami, tak. Bo to widzę, że największy był chyba zagwozdka. A z Gabrysią zobaczycie się w kwietniu. Tak jest. Ja też jakiś konkurs wymyślę. O, i świetnie, dokładnie. I ja chciałem powiedzieć, Gabrysia się myli, dlatego, bo raczej w przedszkolu to chyba panów nie spotkasz. Chyba, że pan konserwator Krzysiu. Mam pan od gimnastyki korekcyjnej. A, no to jest jeszcze dobrze, bo to jeszcze w UEFiści wpadam od gimnastyki, natomiast jeżeli chodzi o jakby edukację Zdarzają się nauczyciele, jak najbardziej. Powinno być ich trochę więcej, żeby taki był... powiedzmy zachowany jakiś zdrowy bilans, ale bardzo mamy sfeminizowane tutaj tak zwane parytety nie są zachowane, ale słuchajcie, ja jako mężczyzna rozumiem naprawdę tę miłość cioci i tak dalej, to jest niezastąpiona, więc mężczyźni pojawiają się ciut później. Dokładnie. W edukacji wczesnoszkolnej chociażby, tak? Angielski, oczywiście. Religia. Przecież religia właśnie. Pamiętajmy, ksiądz też mężczyzna. Oczywiście, ale tak może jest. Już skończmy. Nie idźmy tą drogą.
O mężczyznach, o parytetach, dobrze, słuchajcie. To się cały czas nagrywa. To się cały czas nagrywa, ale zawsze na koniec, że tak powiem, tak żartobliwie, żeby się rozluźnić. Jest poniedziałek, to prawie jak czwartek, a czwartek to prawie jak piątek, jak czyli weekend. Oczywiście. Tak więc dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Dziękujemy. Za dzisiejsze spotkanie. Wypoczywajcie. Pamiętajcie, pozaglądajcie sobie na te strony, które podesłałem i zachęcam do zapisów na SmartFlora. Warto przetestować, tym bardziej, że naprawdę aplikacji różnych fajnych jest sporo i przetestujcie sobie też demo EduExperta. Ja też mam wersje demonstracyjne, z których korzystam. Dzięki bardzo. Również prywatnie, jako rodzic notabene. Gabrysia, dziękuję bardzo. Dzięki również. Do zobaczenia.